być albo nie być? Oto jest pytanie. Czy szlachetniejszym jest nic nosić świadomie losu wściekłego pociski i strzały? Czy za broń porwać przeciw morzu skryzot, aby odparte znikły? Umrzeć? Usnąć? Nic więcej. Snem tym wyrazić, że minął ból serca, a z nim niezliczone wstrząsy, które są ciała dziedzictwa. Kres taki błogosławieństwem byłby. Umrzeć? Usnąć? Usnąć? Śnić może? Tak. Oto przeszkoda. Powiem sny owe, które mogą nadejść pośród snu śmierci, gdy już odrzucimy wrzawę śmiertelnych, budzą w nas wahania, zmniejszając życie na zbyt długie w klęskę. Któż by zniósł bicze i szyderstwa czasu, krzywdy ciemiężców i zniewagi pysznych, boleść okrutną skardzonej miłości, prawa leniwe, zuchwalstwo urzędów i poniżenia, które znosić musi zasługa cicha od niegodnych płotów. Gdyby uwolnić się mógł sam od tego nagim sztyletem, któż by niósł w ciężar i dźwigał życie swoje udręczone, sapiąc i pocąc się, gdyby mu trwoga przed czymś po śmierci, przed tą nieodkrytą krainą, z której nie powraca żaden wędrowiec, woli nie pętała, każąc znieść ból znany raczej, niż ulecieć ku innym, których nie znamy. Tak nasza świadomość wszystkich nas przemienia w tchórze. Rumiany odcień naszej stanowczości blaknie, pokryty bladą barwą myśli, a przedsięwzięcia rozległe i ważkie z przyczyny owej w nurt wpadają kręty i gubią imię czynu. Lecz milcz teraz, piękna Ofelio, nimfo, wspomnij w modłach na wszystkie grzechy. Mój dobry panie, jak się miewałeś, książę, przez dni tyle? Dzięki pokorne. Dobrze, 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 dobrze. Panie mój, mam tu pominki twoje, które od dawna pragnęłam ci oddać. Proszę cię, odbierz ich teraz. Nie, nie, nie ja. Nikt niczego nie dałem ci. Czcigodny panie mój, wiesz przecież dobrze, że je dawałeś, a wraz z nimi słowa tak przepełnione słodyczą, że dary jeszcze droższymi się zdawały. Skoro woń swoją piękną utraciły teraz, odbierz je. Bowiem dla duszy szlachetnej biednymi stają się bogate dary, gdy dobroćdawcy nie mają więcej wiary. Czy jesteś uczciwa? Panie mój! Czy jesteś piękna? Co masz na myśli, panie mój? No, że jesteś uczciwa i piękna. Uczciwość twoja nie powinna wchodzić w zażyłość z tą pięknością. Czy piękność, panie mój, może mieć lepszą przyjaciółkę niż uczciwość? Tak, to prawda, gdyż moc piękności prędzej przemieni uczciwość w stręczycielkę, niż uczciwość mocą swą przetworzy piękność na swe podobieństwo. Było to ongi paradoksem, lecz czas go potwierdził. Kochałem cię niegdyś. To prawda. Idź do Jałkana i przynieś mi kwaterkę gorzałki. Za młodu kochałem, kochałem. Myślę, że jest to grzecznie, spędzać och tak, jak chciałem i że tak będzie wiecznie. Czy już człowiek nie pojmuje tego, co czyni, śpiewając, gdy kopie grób? Przyzwyczajenie sprawiło, że przychodzi mu to z łatwością. To prawda. Dłoń mało spracowana, wrażliwsza. Albo dworaka i umiała powiedzieć: dobrego poranka, życzę ci słodki panie, jakże się miewasz, dobry panie. Być może jest to jaśnie pan taki to a taki, wychwala konia, pana to a pana takiego, mając nadzieję, że ów mu go ofiaruje, czy nie? Tak, panie mój. Właśnie, a dziś należy do pani... Lecz ciebie, panie mój, nie żywi i nie jest twój. Gdyż grób mają nie żywi, a nie żywi. A że łżę żywo, garstwo żywo uciekło ode mnie do ciebie. Więc go używaj, życia zażywając. Dla jakiego człowieka to kopiesz? Dla żadnego, panie. Dla jakiej więc kobiety? Także dla żadnej. Więc kogo ma pan pochować? Pewną osobę. Czy nie umiesz tego powiedzieć? Każdy głupiec by umiał. Było to właśnie tego dnia, gdy narodził się młody Hamlet. Ten, który jest obłąkany i wysłali go do Anglii. O tak, Matko Boża, czemu wysłali go do Anglii? Czemu? Bo jest obłąkany i ma tam odzyskać rozum.
lecz jeśli nie odzyska, nie będzie to miało tam większego znaczenia. Czemu? Bo nie dostrzegą oni tego w nim, gdyż wszyscy są tam równie obłąkani jak on. A skąd się wzięło jego obłąkanie? Z rzeczy przedziwnej, jak powiadają. Przedziwnej? Jakiej? Ano z postradania zmysłu. A na jakim podłożu? Na jakim? Tu w Danii. Jestem grabarzem od lat 30. Zacząłem jako chłopak, a później jako mąż dojrzały. Jak długo do grobu? To przetrzyma 8 albo 9 lat. Garbarz przetrzyma 9. Czemu są dłużej niż inni? Jakże, panie. Własne rzemiosło tak wygarbowało mu skórę, że długo wody nie przepuszcza. A właśnie woda najstrożej rozkłada ci twoje skurwysyńskie martwe ciało. Ta czaszka tu oto przeleżała w ziemi lat 23. Do kogo należała? Do obłąkanego. Obłąkanego nic ponia. Wylał mi raz dzban rejskiego na głowę. Ta tu czaszka, panie, była kiedyś czaszką Jurika, królewskiego władzy. Ta? Właśnie ta. Fotografię coś kręcisz, nie? Będzie słychać.